Piątek, 29 lipca, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Łopata wbita, będzie nowe osiedle. Powstanie nowoczesny obiekt mieszkalny. Szpital w Opatowie ma nowego szefa. Jesteśmy po rozmowach. Obecny prezes szpitala to opatowianin. Wakacje offline, edycja druga. Ostatnie lipcowe wydanie Telefaktów zaczynamy od informacji z Ostrowca. Zmiany w Radzie Miasta. Radny Stec opuszcza klub KWW Jarosława Górczyńskiego. Od 1 sierpnia radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Włodzimierz Stec nie będzie członkiem klubu KWW Jarosława Górczyńskiego. 29 lipca radny przedstawił prezydentowi i kierownictwu klubu oświadczenie z powodami odejścia. Dziś skontaktowaliśmy się z radnym, ale Włodzimierz Stec swojej decyzji komentować nie chce. Przypomnijmy, Włodzimierz Stec w Radzie Miasta zasiada od 2014 roku i od początku związany był z Komitetem Wyborczym Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Od 1 sierpnia deklaruje, że będzie radnym niezależnym. Z Ostrowca do Opatowa, bo tu zmiany w kierownictwie szpitala. Nowym prezesem został ekonomista z bankowym doświadczeniem Jakub Gdowski. Zmiany w zarządzie szpitala Świętego Leona w Opatowie. Wypowiedzenie z pracy w ostatnim czasie złożył prezes Jarosław Seweryński, a jego miejsce na tym stanowisku od 14 lipca bieżącego roku zajął pochodzący z Opatowa ekonomista Jakub Gdowski. Jesteśmy po rozmowach. Obecny prezes szpitala to opatowianin. Menedżer z doświadczeniem, tego nam właśnie potrzeba. Cieszymy się, że jest z tego terenu, będzie na pewno mu bardziej zależało i jestem przekonana, że to jest właściwa i dobra decyzja. Nowy prezes już zapoznał się z personelem, strukturą organizacyjną placówki, ma nowe pomysły i nie wyklucza zmian. To jest bardzo trudne zadanie. Zarządzanie szpitalem czy zdrowiem w obecnych warunkach jest bardzo trudne. Planów mamy wiele, pomysłów mamy wiele. Bardzo pilnie śledzimy mapę potrzeb medycznych naszego regionu. Pierwszym naszym takim założeniem jest utworzenie POZ-u tu na terenie szpitala. Natomiast innych takich planów, naszych pomysłów, które chcemy wdrożyć jak najszybciej, na razie nie chciałbym zdradzać. Myślę, że pochwalimy się nimi jako szpital, jak wdrożymy po kolei te nowe usługi dla naszych pacjentów. Przypomnijmy, Szpital Świętego Leona po dwóch nieudanych dzierżawach przejęło starostwo powiatowe w Opatowie i od 2019 roku zarządza placówką, próbując ją wyprowadzić na przysłowiową prostą. Podjęliśmy wiele działań, zainwestowaliśmy mocno w szpital, cała diagnostyka została wymieniona, mamy kolejne usługi, okulistyka jednego dnia, hospicjum, dom. Pacjenci są zadowoleni, zaopiekowani, czują się jak w domu. Porody odbywają się w klimacie domowym, bardzo przyjaznym. Stworzyliśmy warunki na miarę XXI wieku. Od 1 stycznia do połowy tego roku opatowski szpital świadczy usługi dla około 40 tysięcy osób i hospitalizował ponad 2 tysiące pacjentów. Czy nowy prezes wprowadzi nową, lepszą jakość obsługi pacjentów? Czas pokaże. Dzisiaj przy ulicy Hubalczyków odbyła się konferencja prasowa zwołana przez zarząd OTBS-u z udziałem prezydenta Górczyńskiego. Miejsce nie jest przypadkowe, bo to właśnie przy Hubalczyków planowana jest budowa nowego osiedla. Miejsce, które dzisiaj stanowi łąkę, pole, a mam nadzieję za chwilę zacznie tętnić tu życie, powstanie nowoczesny obiekt mieszkalny, jeden z pierwszych. I w kolejności następne. We współpracy z miastem pozyskał OTBS grunty. Na tej pierwszej działce lokalizacja do 3 budynków wielopoziomowych, do 7 kondygnacji. Mieszkania od 35 metrów jednopokojowe do 58-9 trzypokojowe, więc takie dostępne dla rodzin 2 plus 1, 2 plus 2. Warunki są bardzo dogodne, komunikacja z miastem ekstremalnie wygodna, bo praktycznie pierwsza ulica w lewo i możemy dotrzeć w dowolne miejsce. Jest zaplecze dla ludzi młodych, czyli przedszkole, szkoła. Krótko mówiąc, jest to bardzo dobra lokalizacja do stworzenia nowoczesnego osiedla, które będzie pokazywać nową jakość miasta. Będzie przyciągać nowych ludzi,
młodym ludziom stworzy warunki do życia. Więcej o tej inwestycji na antenie lokalnej w poniedziałek. Wczoraj mówiliśmy o przetargu na budowę stadionu lekkoatletycznego, do którego zgłosiła się tylko jedna firma, natomiast w przetargu na dokumentację niezbędną do remontu podziemi Ostrowieckiego Browaru Kultury nie pojawiła się żadna oferta. Od 2,5 do 4 milionów złotych. Tak jest szacowany koszt adaptacji pomieszczeń piwnicznych Ostrowieckiego Browaru Kultury. Pod ziemią ma ogromny klimat, zresztą tu już trochę rozmawialiśmy, że trzeba by trochę skuć te rzeczy przetworzone w latach 80. i cała oryginalna cegła, no budynek jest kapitalny, oryginalny strop, więc osoby, które tam wchodzą, a nigdy nie widziały tej przestrzeni, mówią wow, to będzie jedna z fajniejszych elementów i myślę, że takie nietypowe w skali naszego województwa i w skali kraju. Po adaptacji w planach stworzenie jest dwóch sal, tanecznej oraz teatralno-recytatorskiej. Jest jednak problem, bo tak jak w przypadku pierwszego przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji, do drugiego przetargu również nie zgłosiła się żadna firma. Przetarg dzisiaj weryfikuje dramatycznie. Firmy dokładają sobie 30, 40, 50%, ale jeśli nie będziemy gotowi z dokumentacją, to tak naprawdę będziemy mówić tylko o marzeniach, a my te marzenia chcemy trochę przybliżyć do realizacji, czyli choćby stworzyć ten pierwszy ważny argument dokumentacyjny, bo dokumentacja pozwoli nam ocenić też funkcjonalność tego obiektu. Mamy dwie drogi ewakuacyjne. Myślę, że to będzie przestrzeń bezpieczna, a też jakby dopełnimy, tak mogę powiedzieć, dopełnimy rewitalizację. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski musi teraz unieważnić przetarg i ogłosić trzecie postępowanie. Przebudowa ma rozpocząć się w przyszłym roku, ale przygotowanie dokumentacji jest niezbędne w tej inwestycji. Problemy z przetargami są coraz częstsze i w znacznym stopniu utrudniają wydatkowanie dofinansowań, które otrzymują samorządy. Nieco lepiej jest w przypadku budowy dróg. W ramach dofinansowania z budżetu województwa świętokrzyskiego powstanie lub zostanie zmodernizowanych 26 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To dobra informacja dla rolników. Wnioski złożyło 56 gmin i jeden powiat z województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę blisko 6 milionów złotych. W pierwszej turze dofinansowanie uzyskały 33 wnioski, a w drugiej 32. Wśród beneficjentów jest m.in. gmina Kunów, która otrzyma 100 tysięcy złotych dofinansowania na remont drogi w Małym Jodle. W powiecie sandomierskim zadbają o wąwozy lessowe, które zostały uszkodzone w wyniku intensywnych opadów deszczu. Gminy Sandomierz, Dwikozy, Klimontów, Wiślica i Zawichost wykonają 15 inwestycji w tym zakresie. Samorządowe inwestycje polegać będą przede wszystkim na przebudowie lub remoncie drogi w celu zabezpieczenia dna wąwozu lessowego oraz przebudowie wąwozu w ciągu drogi wewnętrznej. Na ten cel Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przeznaczył ponad 5 milionów złotych, a pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, pozostającej w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed nami weekend i połowa wakacji za nami, a na drugą połowę zaplanowano wakacje offline. Poprawia sprawność, wytrzymałość i elastyczność ciała, ale również wpływa na zdrowie psychiczne, podnosząc samoocenę lub redukując stres. To tylko kilka z zalet uprawiania sportu. Tradycyjne formy aktywności fizycznej dzieciom i młodzieży przypomnieć ma akcja Wakacje Offline. Po w sumie 2 latach pandemii udało nam się wyciągnąć dzieciaki sprzed komputerów. Idea była taka sama jak w tamtym roku. W tym roku ją tylko powieliliśmy, czyli wyciągamy dzieciaki sprzed komputerów. One są mocno tam zaangażowane, więc chcemy im przypomnieć stare, tradycyjne dyscypliny sportowe i wszystkie 12 organizacji, które łączą siły, prowadzą te zajęcia, zachęcają dzieciaków do udziału i te zajęcia odbywają się nieodpłatnie na terenie naszego miasta. Wakacje offline organizowane są po raz drugi. W akcji bierze udział 12 organizacji pozarządowych z Ostrowca Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Szachowe Hetman, a koordynatorem całego przedsięwzięcia
Anna Choina. Chcielibyśmy połączyć pokolenia teraz w te wakacje offline, mimo że wakacje, jak sama nazwa wskazuje, powinny być dla dzieci, ale przecież wiemy, że dzieci spędzają ten czas z rodzicami, z dziadkami i chcielibyśmy zaangażować te trzy pokolenia do tego, żeby wspólnie uprawiać dyscypliny sportu. Warto uczestniczyć, bo warto stawiać na rodzinę, warto stawiać na wspólnotę, warto razem czynnie uczestniczyć w takich naturalnych sportach. Po prostu warto ćwiczyć. Zwieńczeniem akcji, tak jak w roku ubiegłym, będzie Ostrowiecki Dzień Sportu. W roku ubiegłym był to 15 sierpnia, a w tym roku z uwagi na to, że jest bardzo dużo imprez już zaplanowanych w naszym mieście, będziemy właśnie ustalać, w jaki dzień ten Dzień Sportu przypadnie i oczywiście poinformujemy naszych odbiorców. Na realizację projektu pozyskano 45 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Co jeszcze w ten weekend zobaczymy? W niedzielę 31 lipca starachowiczanie mogą czuć się zaproszeni na śniadanie na Leżakach. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. ćwiczenia rozciągająco-wzmacniające, ekowarsztaty i ekokwizy z upominkami. Jak na śniadanie przystało, chętni powinni zabrać ze sobą kosze piknikowe, oczywiście z pyszną zawartością. Impreza odbędzie się w Starachowickim Parku Miejskim w pobliżu amfiteatru. Organizatorem jest Park Kultury. Już w najbliższą niedzielę w Chocimowie w gminie Kunów o godzinie 15 oficjalnie zainauguruje swoją działalność Uniwersytet Ludowy, który będzie miał swoją siedzibę w zabytkowym dworku Ośniałowskich. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów gwarantuje w niedzielę szereg atrakcji. Wystąpi finalistka programu The Voice Senior, Orkiestra Polowa Brygad Polskich Drużyn Strzeleckich, a także m.in. Chocimowianie. Pierwszego sierpnia w domu parafialnym Michał przy ulicy Okulnej w Ostrowcu Świętokrzyskim zostanie przeprowadzona zbiórka krwi pod hasłem Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg. Przy kwalifikacji uwzględnia się również proporcje wzrostu i wagi ciała. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Warunkiem zarejestrowania się do oddania krwi jest okazanie dokumentu ze zdjęciem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości. Pieśni patriotyczne i piosenki powstańcze zabrzmią w sobotę 30 lipca na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu podczas wydarzenia Wolne Śpiewanie. Inicjatorami i animatorami muzycznych spotkań związanych z rocznicą akcji Burza i bitwy pod Pieleszowem są Anna i Jacek Przybysz z chóru zamkowego Sandomir, którzy od lat dzielą się swoją pasją i szerzą w regionie miłość do muzyki. Impreza rozpocznie się o godzinie 18. Na koniec Telefaktów jeszcze informacja, którą otrzymaliśmy z policji. W czwartkowy wieczór ćmielowscy policjanci zostali zaalarmowani o zaginięciu 67-letniej seniorki. Z relacji najbliższych wynikało, że kobieta około godziny 20 wyszła z domu, nie informując nikogo, dokąd się udaje i kiedy wróci. Ze względu na stan zdrowia kobiety, rodzina poprosiła o pomoc mundurowych, którzy natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Funkcjonariusze rozpoczęli sprawdzanie rejonu w pobliżu miejsca zamieszkania kobiety. Przeczesywali pobliskie ulice oraz drogi leśne. Policjanci, prowadząc poszukiwania, około godziny 23 zauważyli idącą chodnikiem kobietę. Okazało się, że była to zaginiona seniorka. Funkcjonariusze zaopiekowali się kobietą, a po konsultacji z medykami odwieźli ją do domu. Szczęśliwy finał poszukiwań to ostatnia informacja dziś. W weekend skrót najważniejszych wydarzeń, a kolejne Telefakty w poniedziałek 1 sierpnia. Teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego, dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Fiz-
Physioactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 17 stopni Celsjusza, wiatr 10 km na godzinę, ciśnienie 1017 hektopaskali. Jutro 29 stopni Celsjusza, wiatr 22 km na godzinę, ciśnienie 1012 hektopaskali, biometr niekorzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.